Wiktor będzie dzisiaj naszym przewodnikiem i będzie nas oprowadzał po wyspie, ale najpierw muszę oprowadzić Antoninę. Tak, muszę oprowadzić Antoninę po jedzeniu. Co, dzisiaj fajne. Mieszkamy u Wiktora, jesteśmy, nocujemy. Powiedz, tutaj. Powiedz, że w jednej sypialni śpimy. Ciebie to nie parzy? Parzy w opór. My śpimy w jednej, a Antonina sama. Widziałeś, że zapałem je za pośladek? Czy to się nagrało, jak ona mnie tak z tyłu, jak mnie tak z tyłu podłapał? To wszystko będzie weryfikowane. Trzeba. Nie, co zrobić? Co ty gadasz? No, zadałem ci akumulator. Tutaj podnieśmy go. Trzy, cztery. Wiesiu. Wiesiu i Gisiu. Skuter się rozładował. Podkolowaliśmy Wiktora do warsztatu. I pan mu tutaj naładuje skuterka i ruszamy dalej. Kaski na głowę, bo pan z naprzeciwka trąbił, że policja stoi dalej i że mogą nas złapać. O! No to się zaczęło. Uważaj na parę. O, ty. No, Wiktor mówi, że czeka nas trochę wdrapywania się pod górę. Ciekawe, jak sobie poradzimy w tej temperaturze. Ja jestem ciekawa, jak pan Zbyszek poradzi w Japonkach. A, pan Zbyszek da radę w Japonkach. Antonina jak zwykle narzuca tempo. Wszędzie, no, się ćwiczy regularnie, to takie coś. Tak, ćwiczy się regularnie. Kiedy ostatni raz byłeś na siłowni? Jesteśmy na górze, ale nie wiemy... A może to tamto? Nie. Tak trochę... To tam chyba. Wyżej? No to wchodzimy wyżej. No i słuchajcie, tyle to z naszego wypadu na wodospady. Zamknięte. Coś tu najprawdopodobniej się osunęło. Niestety nie możemy tam wejść. Także wracamy. Znaleźliśmy dobrą miejscówkę na zdjęcia. Nie udało nam się zrobić fotek na wodospadzie, ponieważ wodospad był zamknięty, ale znaleźliśmy po drodze wracając ładne miejsce z palmami i przebijającym zachodem słońca w tle. Postanowiliśmy sobie zrobić tutaj foty. Wiktor nam zrobił. Zobaczcie. Łotana, łotana, łotana! To będzie fajne na TikToka też. No, aż się samo prosi, nie? Na ten. Będzie mega. Takie TikTokowe, nie? Tak, tacy TikTokerzy z nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy właśnie na wschód słońca. Czwarty chyba. I ostatni jak na razie. Czwarty raz wstaliśmy o 5:30 rano. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. O północy rząd zamyka lotniska. Sytuacja jest poważna. Dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. I tutaj też wymiotło z pól. Zmarł drugi pacjent zakażony koronawirusem. Nikt nie został przyjęty, nawet nie była przeprowadzona żadna konsultacja. Wszyscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Kontrole sanitarne na granicach naszego kraju. Nie lotów rejsowych, tylko czarterowe. Tysiące Polaków za granicą zastanawiają się, jak wrócić. Rząd obiecuje wysyłanie samolotów czarterowych. Polacy się niepokoją. Proszę o szczegóły.
Widziałeś, co się dzieje w Polsce, że podobno lotniska zamykają? No właśnie się zastanawiamy, czy zostać tu dłużej, czy zostać, bo jak nas nie wpuszczą, to tak czy inaczej zostaniemy tu dłużej. Ale na podstawie Wiktora zobaczymy, czy nas przepuszczą na granicach i jakby nas gdzieś zatrzymali, to wolimy zostać tutaj dłużej, bo tu jest chyba bezpieczniej niż w Polsce. Przynajmniej takie słuchy nas dochodzą z Polski, tak, że lotniska zamykają przez koronawirusa. No i może znaczy, być ciężko. Blokują, tak? Przepływ ludzi. No zobaczymy, no. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy. A jeśli chodzi o koronawirusa tutaj, to w ogóle nie czuć tego, że coś się dzieje. Zresztą tu się nie dzieje, bo na Koh Samui nie było ani jednego przypadku zarażenia tym wirusem. W całej Tajlandii było tyle samo, co w Polsce, podobna liczba. No więc tu takie samo zagrożenie jest, jak i w Polsce, żeby się zarazić. Z tym, że akurat na tej wyspie, właśnie co my jesteśmy, Koh Samui, to nie było tutaj jeszcze ani jednego zarażenia wirusem. No. Także jesteśmy spokojni na razie. Na razie martwimy się tylko o swoje rodziny w Polsce. Tak. No ale zobaczymy, no jak trzeba będzie, to zostaniemy. Będziemy siedzieć miesiąc. Będziemy tu siedzieć miesiąc, no. Innego wyjścia nie mamy. Wolimy siedzieć tutaj miesiąc, chyba jest bezpieczniej niż w Warszawie. Niż 2 tygodnie zamknięci na kwarantannie, tak, prawda? No właśnie po śniadanku. No a ja wezmę plecaczek. No, o, chcę być taki kochany, tak? Żeby nie było, że ja noszę ciągle plecak. Okay. No ty nosisz akurat, no bo jeździmy cały czas na skuterze i ty go masz na plecach i po prostu siadamy. A tak głupio wygląda, jak ty chodzisz... Ja idę obładowana. Ty idziesz obładowana, a ja sobie idę obok. Jedziemy w następną lokalizację, zostawiamy Wiktora Sunnego. Wiktora nie ma, nie mamy się jak z nim pożegnać. You want to buy hello. Fine, thank you. Okay. Zameldowaliśmy się w hotelu, czekamy. Czekamy na nasz pokój. Fajne, bo takie jest... Orzeźwiające. Orzeźwiające, jest delikatnie ostre, ale jest mega dobre. Sebastiana dzwoni tata i się martwi ludzi, o nasz powrót. Tu nie było, wiesz, tu nie na Koh Samui, na wyspie nie było ani jednego przypadku zarażenia, nie? Więc tutaj jest spokój, tutaj jest spokój i nic się nie dzieje, więc lepiej może nie kusić losu i przez te lotniska nie lecieć teraz, nie? Drogą koło, czyli tam, gdzie można lecieć, czyli na przykład, nie wiem, do Niemiec powiedzmy można i z Niemiec... Nie, ale to ja myślę, że to nie ma sensu, to już chyba lepiej zostać i poczekać, jak będziemy mogli wrócić. Co chcesz nagrać na TikToka? Pokaż, co chcesz nagrać z tego TikToka. You can really dance. Wow, you can really dance. Dobra, dalej idziemy, głodna jestem głodna. Toninka! Może chcesz poprowadzić skuter? Mam dziewczynka. Może chcesz poprowadzić skuter? Nie, o Boże, nie. Dawaj, no, proszę. Szkoda sprzętu. Proszę, spróbujmy tego. Szkoda sprzętu. Masz Hakuna Matata. Hakuna. Widziałeś, że skuter się tak nazywa? Jak cudownie to brzmi. Idziemy? Przyszło. Jak się zaatakuje? To jest kogut. Jaki wielki bydlak. Babcia zobacz... Danusia być... Babcia. Ale jaki bydla? Zobaczyć, jak się zacznie atakować. Chodź się na nas. Sebuś wychowany w mieście. Na nas, o. I na zamówienie a la klima. Elegancko, to mi się podoba. Ja standardowo pad thai. A Sebuś, co masz? Zupę jakąś z ryżem. Ale zobacz, jaki ładnie zostałeś podany. Nowy dzień, kochani. Co mamy w planach? Gdzie idziemy? Idziemy do sanktuarium słoni. Słoni, tak. Zobaczyć. Zobaczyć, jak zostaliśmy. Dbają o słonie tutaj, jak to wszystko wygląda. Dostaliśmy zaproszenie, więc idziemy zobaczyć. Tak, dostaliśmy zaproszenie i bardzo chcemy sprawdzić, więc idziemy do sanktuarium słoni. Od rana dzisiaj chillowaliśmy, trochę odpoczywaliśmy. Pierwszy raz nie wstaliśmy na wschód słońca, spaliśmy trochę dłużej. Także jesteśmy w pełni... No. Ale organizm zareagował, bo oboje się około 6 obudziliśmy, żeby zobaczyć, czy jest poświata. Ja nawet o 5.30 wstałem. Organizm jest przystosowany do wczesnego wstawania. Tak, 4 dni wstawania codziennie o 5.30. 6 daje znać. O 6 daje znać i organizm po prostu właśnie tak jak powiedziałaś, sam chce wstawać o tej godzinie. To będzie nasz drugi kontakt ze słońmi.
Tak, pierwszy mieliśmy na Bali. Na Bali, niesamowite tak. przeżycie, co by nie mówić. Tylko tam byliśmy w zoo i nie do końca wiedzieliśmy, jak tam te słonie są traktowane, a tu jedziemy teraz do sanktuarium i mamy pewność, że po prostu te słonie... No sanktuarium mówi samo w sobie. Nie boisz się? Nie. Mam ręki mojej nie chcę, tylko banana. I will tell you a little bit about the information of this one. Okay, this is, look at her. This is the youngest elephant we have here. Hey. Hey. Czekaj, bo nie widzisz tej strony. Tak, właśnie przed chwilą pan nam powiedział, że dostała z łuku w jedno oko i na jedno oko niestety nie widzi i się nią tu zajmują. Woziła ludzi. Widać, że to kobieta. Dużo je. Antoninko, jak twoje wrażenia? To moje wrażenia? No. Fajnie. Fajnie, bo oni bardzo dbają tutaj o te słoniki. Tak, to widać, co? No tak jak pan mówił, wykupili tego słonia, które ma zranione oko. Żeby po prostu mu pomóc, bo właściciel chciał go skazać już na śmierć, tak? Tak. Więc oni dowiedzieli się o tym i go wykupili po prostu. Po prostu wykupili, dali grubą kasę, żeby go uratować, nie? Tak. Pumba też je banany? Patrz, wybrzydza. Też sobie ubiera, zobacz. Miałam świnkę, wyklamka. Mała mi kupiła, taką czarną. I co, wyglądała tak jak ta? Po roku tak. I jak ci się podobało? Super przeżycie. Naprawdę. Mega. Bardzo mi się podoba, jak tutaj właściciele sanktuarium traktują te słoniki. Są bardzo dobrze traktowane, zresztą są ściągane tutaj, aby wyleczyć rany, jakie im zadali poprzedni właściciele, którzy wyrządzili im dużą krzywdę, wykorzystując je po prostu dla pieniędzy. No i co mogę powiedzieć? Na pewno, jeśli ktokolwiek będzie tutaj na Koh Samui, koniecznie musicie to tutaj przyjechać i zobaczyć, jak te słonie się zachowują wobec ludzi, mimo że jakiś człowiek kiedyś im wyrządził naprawdę dużą krzywdę. Zobaczyć i wesprzeć również finansowo, bo koszty utrzymania jednego słonia jest bardzo wysoki. Tak, tak. Pan tutaj mówił, że bardzo właśnie duże są koszty utrzymania tych słoni i oni po prostu mają to dla ludzi. Szukają darczyńców, którzy pomogą dokładnie, ale też mają to dla ludzi. Poszerzeniu działalności też. Sprzedają bilety, dosyć drogie są, bo kosztują 3000 batów, żeby tutaj wejść, to jest na Polski około 250-300 zł. No ale to wszystko właśnie jest po to, aby zapewnić tym słoniom jak najlepszą opiekę. No ale sprawdzaliśmy loty i ten lot jest, ale no nie wpuszczą nas do Polski. No nic nie wiemy, w ogóle nie wiemy jak to rozegrać. A kto by się spodziewał, że tak wszystko się potoczy? Myśleliśmy nad tym, żeby zostać, ale to wszystko, co nie płać. No przecież wrócę! No przecież wrócę!